Strzała Tulo, witam Was serdecznie na kanale Kolba TV. Słuchajcie, dawno nie było nic o wiatrówkach. Ostatnio skupialiśmy się na broni palnej, akcesoriach do nich, o sprzęcie, dlatego teraz musimy to nadrobić. W związku z tym chciałbym Wam zaprezentować karabinek, który w wersji PCP cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak ja tutaj mam jego odpowiednik na kapsuły CO2. Jest to Diana Trail Scout. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, Diana Trail Scout, można powiedzieć, że dziedziczy te wszystkie najlepsze cechy swojego starszego brata, myślę, że tak można powiedzieć, Diany Storm Rider, a mianowicie taki smukły wygląd i naprawdę bardzo, bardzo lekką konstrukcję. Jest to naprawdę lekka wiatrówka, która waży zaledwie 2240 gramów, co czyni ją chyba jedną z najlżejszych wiatrówek na rynku. Oznacza to, że mogą z niej komfortowo korzystać zarówno kobiety, młodzież, a nawet dzieci, oczywiście pod okiem osób dorosłych. I mówiąc korzystać, to nie mam na myśli to, że będą strzelać tylko i wyłącznie z podpórki czy z pozycji postawy leżącej. Naprawdę jest to tak lekki karabinek, że spokojnie kobiety czy młodzież mogą strzelać z postawy stojącej, klęczącej i będzie to naprawdę bardzo wygodne. Tutaj mamy otwarte przyrządy celownicze, ale nawet jeśli kiedyś założymy sobie celownik optyczny, to cały czas ten zestaw będzie bardzo lekki. Tą wiatrówkę możecie kupić w dwóch wersjach. Sam karabinek lub w zestawie, a w zestawie mamy bardzo fajny pokrowiec, tarczę, metalowy kulochwyt i śruty. I całość tego zestawu jest tak skomponowana, że gdybyśmy mieli oddzielnie kupować te wszystkie rzeczy, to na pewno wyjdzie drożej. Oczywiście poza śrutami, które są absolutnie niezbędne do strzelania, to pokrowiec czy kulochwyt nie są takimi rzeczami, które są absolutnie must have, ponieważ no, pokrowiec oczywiście się przydaje w momencie, kiedy wyjeżdżamy na przykład na działkę, bierzemy karabinek i po prostu się gdzieś przemieszczamy. Natomiast jeśli strzelamy tylko i wyłącznie gdzieś tam przy domu, na działce, na podwórku, to no, powiedzmy, że pokrowiec nam nie jest potrzebny, przynajmniej nie na samym początku. Kulochwyt, tutaj jest podobna sprawa. Można sobie zawsze zrobić jakiś prowizoryczny kulochwyt z deski i nabić tam jakąś kartkę z narysowaną kropką. No ale tutaj mamy w komplecie już fajny kulochwyt i w momencie, kiedy wyjeżdżamy gdzieś za miasto i nie chcemy szukać jakiegoś prowizorycznego kulochwytu, wtedy stawiamy ten kulochwyt, zakładamy tarczę i możemy od razu strzelać. No dobrze, wracamy w takim razie do naszej Diany Trail Scout i omówienie tego karabinka zacznę od osady, która jest syntetyczna, polimerowa. Jest to osada, która ma zaznaczoną bakę policzkową z lewej strony. Dzięki temu będzie najwygodniejsza dla strzelców praworęcznych. Natomiast jeśli chodzi o chwyt, jest on całkowicie symetryczny, więc myślę, że strzelcy leworęczni także spokojnie z niej sobie postrzelają w miarę wygodnie. W miejscu chwytu i podparcia mamy tak zwane teksturowanie, które nie pozwala nam przesuwać się ręki w momencie, kiedy byłaby śliska, jakaś tam wilgotna, od potu czy coś takiego. Zalety osady syntetycznej na pewno znacie. Jest na pewno dużo bardziej wytrzymała na uderzenia, na złamanie, na zarysowanie. Całkowicie odporna na warunki atmosferyczne w porównaniu do osady drewnianej. Ale oczywiście osada drewniana dla osób, które powiedzmy lubią bardziej taką klasykę, też występuje w tym modelu Diana Trail Scout. Więc jeśli chcecie drewnianą, nie ma problemu. Też jest w naszej ofercie. Natomiast sam system, czyli cała ta część metalowa, bardzo zbliżona jest do wersji PCP, tak jak wcześniej wspomniałem. Różni się jedynie kartuszem. Tutaj mamy taki pojemnik, zasobnik na kapsuły CO2, a wcześniej mieliśmy kartusz PCP na sprężone powietrze. Więc to jest jedyna różnica. Cała reszta jest naprawdę dokładnie praktycznie taka sama. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak wygląda ładowanie tych kapsuł, ale przejdźmy dalej do omówienia tego karabinka. Więc teraz lecąc od tej strony, mamy tłumik. Ten tłumik jest nieduży, ale wytłumia o te kilka decybeli i na pewno w momencie, kiedy chcemy strzelać gdzieś tam na działce, przy domu i nie straszyć sąsiadów, to on na pewno się przydaje. Lecąc dalej, mamy muszkę i szczerbinkę. Szczerbinka jest regulowana. Lufa jest oczywiście gwintowana dla osób, które miałyby wątpliwości, jakie są w tej chwili karabinki. To wszystkie karabinki w Polsce są już teraz, posiadają lufy gwintowane. I lecąc dalej, mamy ten tak zwany bridge block, czyli ten system, który przeładowuje i jest połączony ze spustem. Przeładowanie jest bardzo proste. Mamy taką dźwignię czterotaktową. Do góry odciągamy, wkładamy śrut, zaciągamy, odbezpieczamy, możemy strzelać. Tutaj w komplecie mamy dwie możliwości. Wkładkę jednostrzałową, dzięki której po prostu wkładamy śrut i tylko jeden śrut wędruje do
tutaj komory śrutowej, nie nabojowej, tylko śrutowej, tak żartobliwie mówię, do lufy po prostu, albo możemy zastosować magazynek. Magazynek oczywiście jest wygodniejszy dla osób, które nie chcą za każdym razem wkładać tego śruta, tylko przeładowujemy, on sam się przekręca i to jest bardzo proste i szybkie. Oczywiście mamy spust, który jest regulowany w dwóch płaszczyznach, to znaczy jest to tak zwany dwustopniowy spust, dzięki któremu możemy wyregulować sobie drogę spustu, czyli ten tryb jałowy, gdzie nic się nie dzieje, do oporu, do tej tak zwanej ściany i siłę nacisku spustu, który powoduje strzał. To wszystko można naprawdę fajnie sobie wyregulować pod siebie. Oczywiście mamy bezpiecznik przetykowy, manualny, no, który jest bardzo ważną częścią każdej broni, nawet takiej broni wiatrówki, można powiedzieć, ponieważ w momencie, gdy strzelamy sami, no to okej, okay, ale jak strzelamy z kimś, ze znajomymi, z rodziną, to warto, na przykład oddalając się do tarczy, zmieniając tarczę, zabezpieczyć sobie ten karabinek, tak na wszelki wypadek. Okej, okay, słuchajcie, żeby załadować kapsuły, musimy oczywiście odkręcić tą część. Pierwszą kapsułę ładujemy tą stroną, drugą odwrotnie. Następnie ładujemy tą tuleję, która jest oczywiście w komplecie. I ostatnia kapsuła. Wiatrówka jest na 3 kapsuły CO2 12-gramowe. Ostatnia w ten sposób. No i zakręcamy. Dokręcamy do samego końca tak, żeby uszczelka nam się schowała. Dopiero ostatnią czynnością jest przebicie kapsuł. Naładowana, gotowa do strzelania, można to sprawdzić. Tak, strzela. No i co? Teraz pasowałoby postrzelać troszeczkę i zrobimy sobie test na chrono, sprawdzimy jaką energię posiada ta wiatrówka i prędkość początkową. Później zrobimy sobie strzelanie już takie typowo na skupienie, zobaczymy jakie uda mi się zrobić skupienie, czyli celność z tej wiatrówki. Tylko przypominam, tutaj mamy otwarte przyrządy celownicze, będę strzelał na jakieś 15-20 metrów, tak typowo rekreacyjnie. Jeśli byście chcieli osiągać coraz lepsze rezultaty, lepszą celność, lepsze skupienie, to wtedy proponuję zakupić jakiś celownik optyczny, który pozwoli Wam właśnie wycisnąć jeszcze więcej z tej wiatrówki. Ten model to jest 4,5 i żeby sprawdzić dokładną energię strzału, muszę do tego chrono wprowadzić dane w postaci wagi śrutu, z którego będę strzelał. To będzie śrut typu exact i muszę dokładną wagę wprowadzić. Dopiero wtedy chrono wyliczy mi na podstawie też prędkości, jaką mamy energię strzału z tej wiatrówki. Ale do tej wiatrówki, oprócz wkładki jednostrzałowej, z której teraz będę korzystał, bo będzie to dla mnie wygodniejsze, mamy też magazynek dziewięciostrzałowy w tym wypadku. 4,5 ma dziewięciostrzałowy magazynek, który no, znacznie ułatwia nam strzelanie w momencie, kiedy byśmy na przykład się przemieszczali, strzelali powiedzmy bardziej tak w ruchu, chodzili z tą wiatrówką, to wtedy polecam taki magazynek. A jeśli strzelamy sobie statycznie w jednym miejscu, to chyba przyjemniej jest po prostu wkładać pojedynczo ten śrut. Mamy dwie możliwości. 195 metrów na sekundę, od razu Wam powiem, to jest 10,45 joula. 198,9 to nam daje 10,86 joula. 196,3, 10,58. Dobrze, wystarczy, nie ma sensu strzelać więcej, czyli mamy energię na poziomie około 10,5, prawie 11 joule, czyli bardzo dobra energia jak na wiatrówkę, która strzela na CO2 i to szczególnie jeśli chodzi o kapsuły 12-gramowe, bo wiemy, że 12-gramowe kapsuły są słabsze niż te duże kapsuły 88 gramów. Więc wynik bardzo dobry, przy takiej energii można strzelać spokojnie na 50 metrów. Słuchajcie, posiadam statyw Primosa i mam zamiar to wykorzystać, właśnie teraz sprawdzając sobie tą wiatrówkę na skupienie. Mamy kulofyt na jakieś powiedzmy 15 metrach i zobaczymy, co uda mi się wystrzelać. Nie zależy mi na tym, żeby wstrzelić się w dychę, tylko sprawdzić skupienie wiatrówki, ponieważ zawsze możemy przestawić sobie przyrządy celownicze, szczerbinkę i wstrzelić się w dziesiątkę, ale teraz sprawdzimy tylko i wyłącznie tą naszą grupę, skupienie. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie, gładko chodzi. Chodzi mi o tą całą dźwignię, wprowadzanie śrutu. Wszystko jest bardzo proste, wygodne, nie ma żadnego szarpania, nie ma żadnych takich zgrzytów. Bardzo przyjemnie i gładko ta cała dźwignia chodzi i w ogóle ten cały bridge block, na którym znajduje się dźwignia. Spust jest bardzo fajny, miękki, powtarzalny. Myślę, że nic tutaj więcej nie potrzeba. Idealna wiatrówka do rekreacji. Okej.
zabezpieczamy, sprawdzamy, co tam wyszło na tarczy. No i mamy, słuchajcie, tutaj jest nasze całe skupienie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzałów. Gdybyśmy uznali ten strzał, tą przestrzelinę za odskok, to skupienie by się zamknęło gdzieś w 1 cm, czyli bardzo, bardzo dobry wynik, jak na taką wiatrówkę typowo rekreacyjną. Teraz postrzelamy sobie troszeczkę do spinnerów. A teraz spróbuję postawić wszystkie spinnerki, trafiając w ten górny, środkowy, ale z postawy stojącej. Zobaczymy, czy mi się uda. Komara miałem na policzku. Jest. No, udało się. Za drugim razem, ale to wszystko przez komara. Ok, i lecimy dalej. W wiatrówkach PCP niektórych zdarza się, że śród wraca tutaj do bridge bloka, zamiast w ten otwór, ląduje w ten otwór i może zablokować ten mechanizm. Akurat tutaj jest to niemożliwe, ponieważ ta iglica, która jakby popycha śród, jest zaraz przy tym otworze, więc raczej nie ma szans, żeby śród tutaj wpadł. A nawet jeśli wpadnie, to tą stroną tutaj raczej powinien wyskoczyć. Więc fajnie to konstrukcyjnie rozwiązali. Jest. I cała zabawa zaczyna się od początku. I to jest bardzo fajne właśnie w tych celach reaktywnych, dzięki którym nie musimy za każdym razem chodzić i ustawiać tego celu, tylko możemy strzelać po prostu bez końca. Dlaczego karabinki Diany cieszą się tak dużą popularnością? Mówię o tych wersjach Trail Scout, czyli tej, i Storm Rider. Myślę właśnie, że chodzi o tą wagę i tą smukłość. Po prostu ten karabinek sam układa się w rękach, nie walczymy z nim tak jak z ciężkimi konstrukcjami i naprawdę bardzo przyjemnie się z niego strzela. Co prawda jest trochę kapsułożerny, ponieważ od razu na raz wchodzą trzy kapsuły, ale za to energia strzału też jest bardzo przyzwoita. Jeśli macie dylemat, którą wersję wybrać, czy takiego Trail Scouta, czy wersję PCP Storm Rider, to mam dla Was taką propozycję. Jeśli strzelacie, jeśli będziecie strzelać często, codziennie, co drugi dzień, kilka razy w tygodniu, wtedy polecam wersję Storm Rider, czyli tą PCP. Dlaczego? Ponieważ generalnie nawet przy zakupie butli to strzelanie będzie relatywnie niedrogie później już, na przestrzeni na przykład roku, dwóch, kilku lat. Natomiast jeśli byście chcieli strzelać raz na jakiś czas i na przykład nie chcecie kupować ciężkiej butli, nosić ją gdzieś tam ze sobą, to wtedy zdecydowanie wersja Trail Scout na CO2 będzie lepszym wyborem. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę standardowo. A jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to zostawcie suba. Wtedy będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca. Cześć!